Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Jestem zaskoczony, że taka liczba słuchaczy jest na sali, mimo bardzo, bardzo potężnej konkurencji, jaka jest w tej chwili. Proszę Państwa, ja z racji moich zainteresowań zawodowych zajmuję się ogólniejszą problematyką rozwoju, funkcjonowania różnych podmiotów, w tym państwa. I dlatego też, korzystając z zaproszenia i zaproponowania pewnego tematu, który dzisiaj jest omawiany, chcę zacząć od spraw ogólniejszych. To znaczy, chcę usytuować tę problematykę, o której będą pozostałe osoby zapewne mówiły, w ogólniejszym kontekście rozwojowym. Zacznę od państwa. Państwo, jak wiecie, wszyscy, może być definiowane w sposób wąski bądź bardzo szeroki. Na ogół w rozważaniach ekonomicznych, ale nie tylko, państwo jest traktowane jako szczególny podmiot, który podejmuje bardzo ważne decyzje, ma określony zakres działalności, dysponuje funduszami i występuje obok innych podmiotów, które też mają uprawnienia, kompetencje, środki do dyspozycji i tak dalej. Ale państwo, tak rozumiane jako podmiot, nie wyczerpuje kwestii sfery publicznej. Sfera publiczna jest czymś znacznie szerszym i w tej sferze publicznej występują mnóstwo innych podmiotów. I są bardzo interesujące rozważania dotyczące relacji, na ile państwo zapełnia tę sferę publiczną, a na ile pozwalają zapełniać innym podmiotom. Fundacja Batorego jest częścią sfery publicznej, ale nie jest częścią państwa w takim zrozumieniu podmiotowym, o którym mówiłem. Proszę Państwa, niewątpliwie, tak jak obserwuję procesy rozwojowe, to następuje rozszerzanie sfery publicznej. Coś, co kiedyś było traktowane jako sfera prywatna, staje się sferą publiczną z wielu różnych względów. Również rośnie aktywność państwa jako tego podmiotu podejmującego wiele decyzji. Następuje też proces, który określam wzrostem oczekiwań pod adresem państwa. Od tego państwa się coraz więcej oczekuje. Dosłownie tam niecałe 2 tygodnie temu była konferencja w ramach Polskiej Akademii Nauk poświęcona roli państwa w przełomach takich cywilizacyjnych. I między innymi miałem referat, który w tytule miał „Za co odpowiada współczesne państwo i jakie są oczekiwania oczywiście i jakie są możliwości”. Bo te oczekiwania rosną, a możliwości mają twarde ograniczenia. Tutaj ekonomiści by powiedzieli tak, że jeśli mówimy o oczekiwaniach i możliwościach, występuje coś, co nazywają, używają takiego określenia trade-off, coś za coś. Jeśli damy państwu więcej środków do dyspozycji, to gdzieś musimy je skądś zabrać. Tu nawet przytoczyłem takie dość znane zdanie Margaret Thatcher, która mówi tak: nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Oczywiście ani Margaret Thatcher nie jest moją jakąś szczególną idolką, ani to stwierdzenie nie jest tak absolutnie prawdziwe, bo oczywiście można te środki, którymi dysponuje państwo, bardzo różnie wykorzystywać z różnym efektem dla ludzi, dla rozwoju i tak dalej, a pewne wydatki są zresztą niezbędne. Proszę zauważyć, że udział wydatków państwa w PKB wzrastał od początku XX wieku. Na początku XX wieku ten udział, zależnie od państwa, wahał się od tam 7 do kilkunastu procent. W latach 80., 70. przekroczył w niektórych krajach 60%. To znaczy 60% PKB było dzielone przez szeroko rozumiane państwo. I to zostało zahamowane, ten szczyt jak gdyby z końcem lat 90. się wygasił i wydaje mi się, że dochodzimy w rozwoju do takiego pułapu, gdzie przekraczanie
tych około 50%, na których się zatrzymało wiele krajów, jest z pewnych względów niebezpieczne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz. Ale druga to jest, i to będzie pewnie jakoś rozwinięte, ważna jest struktura tych wydatków publicznych. Ekonomiści wyodrębniają na ogół dwie części. Mówią o części tak zwanej aktywnej czy prorozwojowej i części socjalnej w tych wydatkach państwa. No, rzecz jasna, inny charakter mają wydatki na badania naukowe, wdrożenia, na infrastrukturę i tak dalej, a inne na, nie wiem, zasiłki dla bezrobotnych, dopłaty do emerytur i tak dalej, i finansowanie tych wydatków socjalnych. I jest taka teza, którą podziela wielu ekonomistów od sfery publicznej, że nawet nie jest czymś takim zagrażającym rozwojowi to, że na przykład wydaje się ponad 50% nie przez decyzje rynkowe, typowe prywatne, tylko przez publiczne instytucje, a struktura tych wydatków właśnie. Żeby i wbrew pozorom takie kraje jak Szwecja miały duży udział wydatków prorozwojowych, aktywnych, a na przykład w Polsce te wydatki socjalne zajmowały stosunkowo dużą część całości. Teraz kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to to, że te oczekiwania pod adresem państwa wynikają z takiej rosnącej, ja wiem, potrzeby, ale też pewnych zagrożeń. Krótko mówiąc, związane są z różnymi sferami bezpieczeństwa człowieka. Poczynając od tych bardzo ogólnych, takich typu bezpieczeństwo militarne, osobiste, poprzez bezpieczeństwo żywnościowe na przykład, bezpieczeństwo w ogóle ekonomiczne, socjalne i inne. To są bardzo ważne sfery bezpieczeństwa i te oczekiwania między innymi są kierowane. Wydawało się, że kiedyś, że rola państwa będzie spadała ze względu na wzrost znaczenia globalnych takich podmiotów i pewnych form regulacji. Nie. Okazało się, że niełatwo jest zastąpić państwo w tych różnych funkcjach, które się... Państwo oczywiście spełnia wiele funkcji, ale na przykład to, co ekonomiści zaczynają o tym często mówić, państwo spełnia rolę, jak to profesor Owsiak od finansów publicznych nazwał, funkcją ratunkową. I tę funkcję ratunkową, to chciałem państwu zilustrować dosłownie króciutko na jednym przykładzie. Mamy rok 2008, zaczyna się stosunkowo dotkliwy kryzys gospodarczy, który objął, no, jak wiemy, prawie wszystkie kraje europejskie, ale i Stany Zjednoczone i kilka innych. I co się dzieje wtedy? Państwo wkracza bardzo szeroko w różne sfery, właśnie ratując. Ratując General Motors, ratując pewne banki i tak dalej. I co się dzieje? W Stanach Zjednoczonych, gdzie udział wydatków publicznych w PKB na ogół nie przekraczał 30 paru procent, wydatki te przekroczyły 40, osiągnęły 43%, co się w ogóle Amerykanom w głowie nie mieściło. W Irlandii, która miała też stosunkowo niski ten udział 30-paroprocentowy, się prawie podwoiły. W 2015 to było ponad 60%, przepraszam, 10, a potem spadły. Z powrotem do 36. Również w Niemczech gwałtownie wzrosły. Czyli okazuje się, że to państwo tę funkcję ratunkową musi spełniać. I zbliżając się do końca mojego wprowadzenia, ja uważam, że w Polsce, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, zarysowały się bardzo niebezpieczne tendencje. Jak państwo wiecie, jest coś, co niektórzy nazywają nowym etatyzmem. Akurat plan Morawieckiego, ten tak zwany SOR, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest taką dokładną ilustracją. Ona przywiązuje do państwa wiele takich ważnych funkcji, łącznie z poszerzaniem sektora państwowego w gospodarce. Banki, energetyka i tak dalej, i tak dalej. Ekonomiści to oceniają bardzo źle. To wcale bezpieczeństwa nie poprawia, a jest zagrożeniem dla efektywności. Z kolei też w tej koncepcji Morawieckiego jest
pewna forma paternalizmu, taka, która wydawało się jest gdzieś tam już z przeszłości, że tak powiem, głębokiej, zapożyczona. I w dodatku pojawiło się coś, co jest, no, Karl Popper by to nazwał inżynierią społeczną. Właśnie takimi formami manipulowania podmiotami i ludźmi po prostu. I to jest poza tym poszerzanie kontroli nad coraz bardziej rozbudowanymi dziedzinami. To, co powiedział Jarosław Kaczyński, że może podarować 1% wzrostu gospodarczego na rzecz zrealizowania tej swojej koncepcji. A ta koncepcja się opiera na bardzo daleko idącej kontroli. Ja już pomijam to przejmowanie na przykład od samorządów uprawnień i cały szereg innych. To co zresztą Orban zrobił w takim szerokim, najszerszym chyba znaczeniu. Czyli zderzamy się teraz z pewną koncepcją państwa, która wydawało się już należy do przeszłości, ale która niesie takie moim zdaniem dość niebezpieczne różnego rodzaju zagrożenia dla samego państwa, ale i dla obywateli.